Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś wszystkie osoby o słabych nerwach proszone są o to, ażeby usiadły przed telewizorami. W naszym studiu dziś mamy gościa, iluzjonistę, Adriana Mitoreja. Dzień dobry, Adrianie. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry Państwu. Bardzo wiele wiem na Twój temat. Poćwiartowałeś kobietę i ją złożyłeś z powrotem. Potrafisz kroczyć po wodzie. No powiedzmy, to nie, już był taki gość 2000 lat temu, który kroczył po wodzie. To nie ja, to z kimś mi pomyliłeś. Alleluja! Ale to nie ty. Dobra. W każdym bądź razie, tak jakbyś miał się przedstawić, czy inaczej, jak przedstawiasz się ludziom, to... Iluzjonista Adrian Mitorej. Iluzjonistą jesteś od lat... No w zasadzie od dziecka. Od 7 roku życia zacząłem, oglądając w latach 90. Davida Copperfielda przed telewizorem i to była chyba taka pierwsza zajawka, inicjatywa, dzięki której zainteresowałem się tą sztuką. Pierwsza sztuka? Pierwsza magiczna sztuczka? Wiesz co, jak dobrze pamiętam, to chyba mój dziadek mnie nauczył prostej sztuczki ze znikaniem pieniążka. Chociaż w dzisiejszych czasach wolałbym pojawiać te pieniążki. Nie wiem, czy masz tak samo. No tak, masz wizytówkę może jakąś ze sobą? Tak, wiesz co, to jest w zasadzie dobry pomysł. Mogę się taką wizytówką podzielić. Jak widzisz, w rękach iluzjonistów dzieją się różne rzeczy. Ciepła, uważaj, nie oparz się. Jeszcze gorąca. No cóż, widzimy tutaj wiele informacji i oczywiście jakieś czary z tyłu na wizytówce. Domyślam się, że ta wizytówka służy również różnym działaniom magicznym. Tak, wymyśliłem, że będzie na wizytówce ukryta magiczna sztuczka i takiej sztuczki mogę każdego nauczyć. No może nie każdego, ale na przykład ciebie po programie z przyjemnością. Czy rozumiem, że mógłbyś założyć szkołę iluzjonistów? Wiesz co, czy w ogóle istnieje taka szkoła? Tak, istnieją. Oczywiście w Polsce nie, ale wiem, że w Monachium istnieje. To są nawet nie szkoła, tylko studia, sobie wyobraź. Coś jak u nas liceum, szkoła policjalna dwuletnia, to tam właśnie są studia takie w takiej formie i chętne osoby mogą się uczyć różnych magicznych efektów i w ogóle całej tej sztuki estradowej. Skąd czerpiesz pomysły na realizację? Jest to różnie. W dzisiejszych czasach to oczywiście z internetu. Jest bardzo dużo iluzjonistów, których można podpatrywać na internecie, ale mamy też swoje zloty. Przed laty istniał Krajowy Klub Iluzjonistów, mieszczący się w Łodzi, gdzie spotykaliśmy się, zjeżdżali się seminarzyści, świetni fachowcy z całej Europy i szkolili nas. Także w ten sposób. W najbliższym czasie będziecie też można zobaczyć. W najbliższym czasie to jest w najbliższym miesiącu. Tak, dokładnie. 30 kwietnia o godzinie 16 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Że serdecznie zapraszam Ciebie, Adamie, i Państwa przed telewizorami. Będzie to ponad 70-minutowy spektakl familijny dla rodzin z dziećmi, ale nie tylko. Staraliśmy się, aby to show, które przygotowaliśmy, było bardzo uniwersalne. Chcielibyśmy tym samym troszeczkę obalić stereotyp, że wiesz, magik, iluzjonista, sztuczki magiczne kojarzy się ze starszym panem, z dużym brzuszkiem, z cylindrem, a tu wiesz, ani cylindra, ani brzuszka. Więc staraliśmy się właśnie obalić ten stereotyp, że to jest tylko dla dzieci, że to jest taka forma dla najmłodszych. A ten program, który stworzyliśmy, nadaje się zarówno dla dzieciaków, dla młodzieży, dla starszych, a nawet dla ludzi, którzy są już na emeryturach. Więc jest to program, jest to show, które łączy pokolenia. Króliki z kapelusza dalej wyciągasz, czy? Nie. To już nie te czasy. Nie, znaczy, może i te czasy. Każdy, wiesz, chciałby zobaczyć kobietę właśnie przepiłowaną na pół. Każdy by chciał zobaczyć tego popularnego królika z cylindrem, ale akurat my ze zwierzętami żywymi staramy się nie występować. To znaczy, żeby specjalnie nie robić im krzywdy. Znaczy, ja myślę, że przy takich pokazach to absolutnie żadna krzywda i tak im się nie dzieje. Natomiast jestem zwolennikiem, żeby jednak takie formy odbywały się bez zwierząt. A propos tego najbliższego spotkania, które będzie w Oświęcimiu... 30 kwietnia. To tak na co dzień bywasz jeszcze gdzie indziej? Tak, na co dzień oczywiście występujemy i też w domach kultury, w przedszkolach, w szkołach. Czy można cię zaprosić wszędzie? Można mnie zaprosić. Stąd ta gorąca wizytówka. Tak. Nawet czasami zdarzają się urodziny w domach prywatnych dla dzieci też, chociaż rzadko. No wiadomo, eventy firmowe, wesela. To w minionym czasie, jeszcze tym przedpandemicznym, bardzo często występowaliśmy na weselach.
Pod naszym filmem znajdzie się link do zaproszenia na te eventy, które będą w Oświęcimiu i w Bielsku. Tak, bo to będzie w zasadzie 6 spektakli, 5 miejscowości, taka magiczna nasza trasa, pierwsza większa po tym okresie wiadomo jakim. 30 kwiecień Oświęcim, 15 maj Brzeszcze, więc miejscowość niedaleko, potem akurat nie w naszych rejonach gmina Łużna 22 maja i właśnie z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca dwa spektakle w auli Reja w Bielsku-Białej. Pierwszy spektakl bodajże o godzinie 16, drugi o 18.30, więc można się załapać na jedną lub drugą godzinę. Będziesz gościem w naszej telewizji dość cyklicznie, dlatego że obiecałeś pokazać nam kilka sztuczek, a właściwie sztuk, bo to tak trzeba by było nazwać tą twoją działalność. I w związku z tym będziemy się spotykali ciągle co tydzień. Będziemy Państwu przypominali o tychże właśnie wydarzeniach. A oprócz tego chciałbym Cię jeszcze zapytać, wspomniałeś trochę o tym, czy za zniknięcie maseczek też Ty jesteś odpowiedzialny? Niestety nie ja. Gdybym ja był, to na pewno byłoby to dużo szybciej. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę, a Tobie za przybycie do studia. No i spotkamy się już za tydzień z nową sztuką. Czekajcie na nas.